Dzień dobry, witam serdecznie Panie Zygmuncie. Dzień dobry. Zanim, proszę sobie spocząć oczywiście. Nie, jeszcze. Zanim porozmawiamy, to żeby tradycji stało się zadość, kilka słów oficjalnych o Panu Zygmuncie. Pan Zygmunt Miłoszewski, urodzony w Warszawie, pisarz, publicysta, współautor scenariuszy filmowych, autor m.in. thrillerów i kryminałów, serii z prokuratorem Tadeuszem Szackim. Ta seria to trzy tytuły: Uwikłanie, Ziarno Prawdy i najnowsza powieść, która ukazała się w październiku, czyli Gniew. Wielokrotnie nagradzany w kraju i za granicą, dwukrotny laureat Nagrody Wielkiego Kalibru. Tak w telegraficznym skrócie napisał m.in. Domofon, to horror rozgrywający się w bloku z Wielkiej Kwiaty, Góry Żmijowe, fantastyczna paśń dla dzieci, powieści kryminalne o prokuratorze Teodorze Szackim, to już wymieniłem. No i bezcenny to thriller, opowieść sensacyjno-przygodowa o odzyskiwaniu zaginionej dzieł sztuki z 2013 roku. Formalnością stało się zadość. Bardzo dziękuję. Teraz przejdziemy do... Dziękuję za to, że zostałem Zygmuntem. Często w trakcie tych prezentacji staje się Zbigniewem. Bo trudno ludziom uwierzyć, że ktoś, kto nie skończył 70 może mieć tak na imię. Zapraszam. Zacznę od cytatu. Dzień pisarza polega na siedzeniu na krześle wiele godzin dziennie. Dni, kiedy mogę wyjść i zbierać materiały do powieści, albo kiedy mogę wyjść i spotkać się z czytelnikami, to jak przepustka z więzienia. Witam zatem na przepustce. To naprawdę taka ciężka praca? Znaczy, ja się nie krytykuję, kiedy mówię, że spotkanie z czytelnikami to jest gdzieś tam ten moment już na wolności. Wiem, że wielu kolegów się odżegnuje i uważają, że dla nich to jest jakiś taki straszny znój, ale być może oni są tymi prawdziwymi artystami. To jest ciężka praca, znaczy może nie jest to ciężka praca, ale jest to potwornie nudna praca. Znaczy nie jest to ciężka fizyczna praca, która sprawia, że wracam do domu wykończony po pierwsze dlatego, że nie wychodzę z domu, więc nie mam za bardzo gdzie wracać. Ale jest przypotwornie wręcz nudna. Znaczy ten moment pomiędzy taką przygodową częścią, czyli kiedy zbieram materiały do powieści. Czyli już wiem, o czym będę pisał. No, tak jak w przypadku ostatniej powieści, najpierw wiedziałem, że to będzie Olsztyn, pojechałem do Olsztyna. Potem przeglądając gazety olsztyńskie, gdzieś pomyślałem, że to może być powieść o przemocy domowej. No i zaczęły się rozmowy z prokuratorami, z organizacjami pozarządowymi, z organizacjami pomocowymi. Z kim tylko się da, żeby zebrać materiały do powieści. I to jest naprawdę fajny etap. Mam sobie coś takiego przygodowego, reporterskiego. Trzeba chodzić po ludziach, trafiać od człowieka do człowieka. Poznaje się osoby, których normalnie zapewne w życiu bym nie spotkał. Dowiaduje się rzeczy, których w życiu bym się nie dowiedział. Sądzę, żeby ta powieść była jak najbardziej prawdziwa. I potem następny moment przyjemny, to jest wtedy, kiedy właśnie przyjeżdżam... Pracując w SuperEkspresie pisał Pan reportaże z procesów sądowych. Czy to potem zaprocentowało w pisaniu, przy pisaniu kryminałów, to doświadczenie? Znaczy, to było naprawdę bardzo dawno, tak? Ten SuperEkspres 20 lat temu prawie. To może Pan przyuważył na przykład jakąś postać, która była pierwowzorem, stała się pierwowzorem dla... Nie, ale praktycznie dzisiaj redakcja zaczęła mnie wysyłać na procesy sądowe. I ja wtedy pierwszy raz się zetknąłem z taką rzeczywistością zbrodni i w ogóle takiego świata kryminalnego. Zacząłem, że to jest co innego niż... No, byłem młodym chłopakiem, 19-letnim, miałem takie wyobrażenie trochę literackie w ogóle wymiaru sprawiedliwości. Straszna zbrodnia, wydumana, błyskotliwy policjant albo detektyw, który dochodzi prawdy. No, tymczasem taka rzeczywistość wygląda trochę inaczej. Wiadomo, konkubent konkubinę popija po tym, co miał pod ręką. I chodziłem na te różne procesy, to była połowa lat 90., czyli taki najgłośniejszy chyba czas, jeśli chodzi o różne o przestępczość zorganizowaną w Polsce. Czyli zamachy bombowe, strzelaniny, przypadkowe ofiary. I wtedy było tego dużo i dlatego wtedy nagle tak dziennikarze się tłumnie zjawili w sądach, żeby śledzić te procesy. I też zobaczyłem, jak wygląda właśnie proces, postępowanie. Nie ma żadnego pierwowzoru z tamtych czasów w moich powieściach, ale wtedy na przykład wpadłem na to, że bohaterem będzie prokurator.
Znaczy, w ogóle nie planowałem wtedy nawet jeszcze pisania, ale wiedziałem, że gdybym kiedyś do czegoś usiadł, i nawet gdyby to nie miał być kryminał, to chciałbym mieć bohatera do prokuratora. Ponieważ ja wiem, jakie jest takie wyobrażenie społeczne prokuratury, że to jest, gdyby ktoś to spisał referendum, pewnie byśmy zagłosowali za tym, żeby ten zbędny urząd zlikwidować. Nie wiadomo tak naprawdę, co on robi. Dobra policja łapie złych bandytów, a potem niekompetentny prokurator ich wypuszcza. Albo wychodzi w krawacie i opowiada jakieś niezrozumiałe słowa. Tymczasem jest to gdzieś bardzo ważny element w ogóle systemu sprawiedliwości i wtedy zobaczyłem, na ile ten element jest ważny i co ten element w ogóle ma do roboty. I wtedy gdzieś tam pomyślałem, że jakby co, to prokurator. Więc mówisz, największą wartością jest spokój, który daje ta praca do pisania właśnie. To, że nie musi pan chodzić do pracy, jest bardzo cenne, więc no coś za coś, prawda? Nuda za spokój, spokój za nudę. Czy nie widzi się pan już, no nie wiem, za biurkiem w redakcji czasopisma, gdziekolwiek indziej? No przyznaję teraz już nie, bo udało się gdzieś po 10 latach osiągnąć mi taką chwiejną stabilizację finansową. Ale przez ten 10 lat było mnóstwo momentów, kiedy po prostu rzucałem to i wracałem do roboty, dlatego że musiałem wziąć jakieś pieniądze. Były takie momenty, że mówiłem, że to nie ma sensu, że ja po prostu, że wrócę, że muszę mieć normalną pracę. To jest tak, że nie wiem, kto z Państwa pracuje na własny rachunek, to wie, że w Polsce to naprawdę to nie jest najłatwiejszy kawałek chleba. Gdzieś samemu sobie zapłacić rachunki. A jeszcze przy literaturze, kiedy ja piszę książkę dzisiaj, to zajmuje mi mnóstwo czasu, ta książka się ukaże za pół roku, co oznacza, że ja będę wiedział dopiero za 7-8 miesięcy, czy ona odniosła jakiś sukces, a ewentualnie pieniądze z tej książki dostanę za rok, półtora. To jest taki przedział czasowy. I trudno, wiedząc o tym i mając pustkę na koncie, zmusić się do tego, żeby pracować nad czymś, z czego nie wiadomo, czy w ogóle i kiedy ewentualnie będą jakieś pieniądze. Ja pamiętam taki moment, kiedy napisałem swoją debiutancką powieść. I to była powieść grozy. To była powieść grozy, ponieważ dziś wtedy byłem zafascynowany twórczością Stephena Kinga. Potem uznałem, że skoro wszyscy go czytają, to jak napiszę powieść grozy, to wszyscy będą też mnie czytali. Proste? Proste. No i napisałem powieść grozy, taką właśnie w kingowskim stylu, czyli jak w codzienność wkraczają jakieś dziwne, złe siły. Powieść miała dobre recenzje, ja wtedy byłem naiwny, myślałem, że jak nie wiem, ktoś napisał o mnie dobrze w gazecie wyborczej i polityce, to właśnie poza Polska się ustawiła w księgarniach, żeby to kupować. No i w związku z tym przekonano o swoim sukcesie. Poprosiłem wydawnictwo, czy mogliby się rozliczyć ze mną 3 tygodnie wcześniej. Bo dziś wyjeżdżałem na stypendium za granicę. No już chciałem położyć rękę na tych workach złotych monet. I oni się rozliczyli ze mną 3 tygodnie wcześniej, a ja przez grunt nie ma sprawy. I z tego rozliczenia wynikało, że jestem winien 400 zł. Kryminał, wyobrażam sobie, że pisanie kryminału to bardzo precyzyjna robota. Bo musi pan najpierw ułożyć cały plan, żeby potem się w tym nie pogubić, żeby pamiętać kto, kogo, którędy, gdzie i dlaczego. Tak? Czy to jest taka właśnie układanka, takie puzzle? Czy u pana to wygląda inaczej? To jest tak, że proszę państwa, autor pod koniec pracy nad powieścią zna swoją książkę na pamięć. Także to ciężko, to nie sposób, żeby się w tym pogubić, bo ja to wszystko mam po kolei w głowie. Ale teraz... nie jest tak, że na początku pan to nie rozrysowuje, sobie rozpisuje, nie? Nie. Jak słyszę kolegów, którzy to zdysowują, to już wiem, że to raczej, tak, że to nie będzie udany eksperyment. Teraz tak, żeby nie przynudzać i powiedzieć, o co chodzi. Mówiąc w skrócie, to faktycznie wszystko musi być na swoim miejscu. I to musi działać, ale to nie powstaje od razu. Czyli to jest tak, że zawsze praca nad powieścią na początku trwa dłużej. Bo ja wiem, że ślęczenie nad postaciami, nad relacjami między postaciami, bo wiem, że jeśli teraz się przyłożę, to potem te postacie będą bardziej prawdziwe. A z zagadką kryminalną to jest tak, że ja mniej więcej wiem, w którą stronę zmierzam, ale cały czas kontroluję to, co już się wydarzyło, tak, żeby nowe elementy do tego pasowały. Dlatego trzeba dużo pracy włożyć w to, co już się wydarzyło, bo
Ale bywa też tak, że na przykład siadam do powieści z jakąś sceną, którą mam w głowie i myślę, że to będzie królewska scena, że piszę tę powieść właśnie dla tej jednej sceny. I dochodzę do tego momentu w powieści i się okazuje, że do tej pory i postaci, i wydarzenia zostały przeze mnie zrobione tak, że ta scena nie ma absolutnie sensu. I niestety z żalem, ale muszę się z nią rozstać. Często jest tak, że gdzieś w połowie powieści wpadam na lepszy pomysł niż ten, co miałem. No i wtedy co? No nie ma rady. Wracam i przepisuję to, co już było, to, co już było gotowe. Także, żeby to się udało, trzeba być naprawdę mało przywiązanym do swoich słów, tak? Jak słyszę pisarzy, którzy mówią, oni to nie potrafią skreślić ani jednego słowa, to naprawdę, proszę być podejrzliwym, ponieważ literatura polega na skreślaniu. Powieść, którą państwo teraz nie postawi, nie mogą wziąć do ręki, to jest siódma wersja tej powieści. Praca nad nią trwały 4 miesiące. Zakończenie jest trzecim z kolei. Najważniejsza scena w tej powieści, nie będę opowiadał, bo bym zdradzał jakieś to jednak kryminał, elementy, miała 4 różne wersje, aż w końcu uznałem, że spełnia swoją funkcję. Często to są drobiazgi, czyli zaczynam pisać powieść, ona się na przykład dzieje jesienią. Ale potem dochodzę do jakiegoś momentu i uznaję, że byłoby lepiej z jakiegoś powodu, czasami zupełnie błahego, że ona powinna się dziać latem. No i wtedy wracam i po prostu szukam, muszę wytropić wszystkie elementy, gdzie są nawiązania do pogody, do półroku, do strojów na przykład. To są takie błahe sprawy, do strojów bohaterów. Żeby to przypisać. Panie Zygmuncie, jest Pan jednym z sygnatariuszy listu otwartego do premier Ewy Kopacz i parlamentarzystów z apelem o szybkie uchwalenie przepisów o jednolitej cenie książek. Tak. Wierzy Pan, że to coś zmieni, taki list otwarty? Nie. Ale podpisał Pan, bo tak trzeba. Nie, no, czy podpisałem tak trzeba? Oczywiście nie wierzę, żeby jakikolwiek list otwarty wiedział na jakiegokolwiek polityka. Myślę, że nie, żeby tam pójść tam i wystrzelać po pysku, tak? Znaczy zadać fizyczny ból, bo to przyniesie jakiś efekt. Żeby po prostu pobić i zagrozić tym, że wrócimy za tydzień, jeśli. No wtedy tak, nie, listy otwarte, myślę, że oni tylko... Listy otwarte co najmniej wzbudzają ich po prostu pusty śmiech. Ale podpisałem, bo uważam, że sprawa jest ważna. Mówiąc w skrócie, chodzi o to, o takie rozwiązanie, jak na przykład jest we Francji, w Niemczech, we Włoszech, jeszcze w paru krajach europejskich, że książka może być przez określony czas, dość długi, 18-24 miesiące, sprzedawana tylko w takiej cenie, jaka jest wydrukowana na okładce. Które to rozwiązanie sprawia po pierwsze, że cena książki spada, bo wydawcy przestają sztucznie ją zawyżać, żeby zawsze od razu uwzględnić koszty różnych promocji, akcji, obniżek i tak dalej. A po drugie, to jest jedyny moment, to jest jedyny sposób na to, żeby przetrwały inne księgarnie niż Empik i księgarnie internetowe. A to, czy one przetrwają, to ma wpływ na to, na dostępność do literatury. Mówiąc wprost, teraz jeśli w Empiku każda książka jest przeceniona, nie wiem, 20-30% od tego, co jest wydrukowane na okładce. Księgarnie internetowe kosztuje nawet połowę tego. A w księgarni zawodnie, jeśli ona kosztuje tyle, ile kosztuje, to wiadomo, że nikt tam tej książki nie kupi, bo ona i tak jest droga. A jeśli cena będzie wszędzie taka sama, to wtedy państwo pójdziecie do księgarni zawodnie, dzięki temu ta księgarnia nie zniknie. Bo są niestety miejsca, gdzie nie ma błyszczących centrów handlowych i empików, gdzie ludzie nie są na tyle zinternetyzowani, żeby kupować książki przez internet i gdzieś ta księgarnia na rynku, nie wiem, w Krapkowicach jest jedynym miejscem, gdzie można książkę kupić. Nie będzie tej księgarni, nie będzie dostępu do książki. Ale i to jest... Przepraszam, ja nie mogę z tymi szmontakami, tak? Ale to jest tak, że to jest zabieg, który nie wymaga żadnych pieniędzy. To nie jest tak, że tutaj artyści znowu wyciągają ręce, pieniądze podatnika. To jest ustawa, która nie kosztuje ani złotówki. To jest tylko proste rozwiązanie prawne, które uzdrawia relacje pomiędzy wydawcami, księgarzami, czytelnikami. Aż tyle i tylko tyle.